A w studiu ze mną jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca nowoczesnej i wiceprzewodnicząca dobry, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dobrze powiedziałem, tak? Bardzo dobrze. No bo to jest koalicyjny klub. Niektórzy złośliwi powiedzieli, że poko, tak to się nazywa, po, y, y, platforma Obywatelska koalicja obywatelska. Czyli już ta nazwa y, została zlikwidowana? Nie zapewne zostanie taka nazwa, jaka jest obecnie. Natomiast ja przypomnę, że w tym członie jest koalicja obywatelska, czyli to, co budowaliśmy wspólnie z platformą i nowoczesna i platforma na wybory samorządowe. Takie kluby, co więcej są, w bardzo wielu samorządach koalicji Obywatelskiej, również tutaj no, w Łodzi, w Łodzi właśnie, w właśnie u nas w Łodzi. W związku z tym to jest zupełnie naturalne. Natomiast najbardziej mnie śmieszy, kiedy takich argumentów używają przedstawiciele obozu politycznego PiS, gdzie ja przypomnę, że na klub, który nazywa się po prostu PiS, bez żadnej koalicji, składa się. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie. Jakoś nikt nie pyta za każdym razem przedstawiciela Solidarnej Polski i Porozumienia, czy nie powinna się nazwa klubu PiS zmienić na inną no tak, nazwę, tylko... na przykład Koalicja Zjednoczona Prawica. Tylko czy początek inne. tego klubu był inny, bo Prawo i Sprawiedliwość razem ze swoimi koalicjantami szło od początku pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Ale właśnie to jest też ciekawe, bo my budowaliśmy koalicję. To była przecież koalicja, gdzie była normalna umowa koalicja na wybory samorządowe, to była normalna koalicja, umowa koalicyjna na wybory do Parlamentu Europejskiego. Natomiast za porozumienia, jak i Solidarna Polska, po prostu startują z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to pokazuje, że tamtej podmiotowości i tej koalicyjności praktycznie nie ma, że no to tylko jest tylko pretekst. Pytam dlatego, że no, wyborcy mogą mieć taki dysonans poznawczy, mogą się zdziwić, pamiętają pewnie Pani słowa no, o Kamili Kasiuk-Piechowicz, która no przychodziła do klubu Platformy Oczywiście. Obywatelskiej i wówczas była to zdrada. I teraz połączenie z zdradą już nie jest? Dlatego, że zasadnicza jest różnica między wykonaniem tego, co jest decyzją władz krajowych, gdzie była decyzja zarówno wspólna Rady Krajowej, Nowoczesnej, jak i Platformy Obywatelskiej o tym, że tworzymy wspólny klub, jaki jest uchwała zarządu dotycząca powołania wspólnego klubu. A czym innym jest autonomiczna decyzja kilku posłów, którzy postanawiają z różnych powodów przejść do innego klubu. Statut zresztą to reguluje bardzo dokładnie, że jeżeli ktoś wyjdzie wbrew woli partii, wbrew woli władz zarządu czy władz klubowych z klubu, no to automatycznie przestaje być na przykład członkiem Nowoczesnej. No ale pani Kamila przypadku... zrobiła tylko to, co później zrobił cały klub tak Nie. naprawdę. Tylko no, wcześniej jeszcze, jeszcze być raz. może wyczuła pismo nosem. Ja powiem, jest różnica zasadnicza. Nie wykonała działania zarządu, nie wykonała znaczy zaleceń zarządu Rady Krajowej, nie była to decyzja władz partii, była to jej autonomicznej grupy posłów decyzja, wbrew partii, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, my jesteśmy w tej chwili przed ostatnimi wyborami w tej kadencji Sejmu, wyborami, w których już zadeklarowaliśmy, że startujemy wspólnie w ramach koalicji obywatelskiej do Sejmu i do Senatu. W związku z tym jesteśmy już, nazwałam to, w trybie ostatniej kampanii wyborczej. Więc naturalne jest, że chcemy wykorzystać synergię dwóch środowisk, dwóch różnych środowisk, trochę podobnych, trochę różniących się, do startu w Pytanie, czy synergię? czy to nie będzie wchłonięcie, to też obserwatorzy mogą zauważyć, że sondaże nowoczesnej spadły. No, nie wiemy, jakie by były wyniki wyborów, różne. na przykład do Parlamentu Europejskiego, media gdyby nowoczesna poszła media osobno. Publiczne, media publiczne uwielbiają posługiwać się takim social changes, bodajże takim sondażowym. Ja jej w ogóle nie znam, to jest pierwsza. W niej akurat Ostatnio mieliśmy 4,1 Więc jeżeli tam SLD miało 3 no to można powiedzieć śmiało, że um, nowoczesna jest podmiotem, który bardziej no, 4, się. 4,1 liczy... to brakuje troszeczkę do wyniku z 2015 roku, Oczywiście, prawda? Natomiast jest polaryzacja sceny politycznej. Zwróćmy uwagę, że również te duże podmioty mają zwykle większe poparcie, te mam na myśli koalicyjne, niż to wynikało z wyborów 2015 roku. Zmienia się scena polityczna, następuje polaryzacja, następuje system taki prawie dwupartyjny, um, ugrupowanie, z którym wiązano bardzo wiele nadziei, mam na myśli wiosna, w tych wyborach 6% i nawet brak, mam wrażenie, wiary w powodzenie na jesień ze strony lidera, który dość jednoznacznie mówi, jeżeli uda mi się pozyskać mandat senatora lub posła, to może zrezygnuję Czyli z mandatu europosła. Pani zdaniem już nie ma tym, miejsca na nowe formacje polityczne, no nowe pomysły, jest tylko miejsce dla dwie partie, tak? Nie w tych wyborach. To znaczy myślę, że może jeszcze Czy inaczej dwie się zmieni Dwa bloki, dwie koalicje. Doświadczenia węgierskie, które wszyscy widzimy i które pokazują że w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech Fidesz zdobył ponad 50%, 51% i z czymś procent głosów, a e, największa partia opozycyjna zaledwie 16%, e, pokazują dość jednoznacznie, że tylko szeroki blok w kontrze do populistycznych rządów, do rządów, które traktują budżet państwa jak budżet kampanii wyborczej, które przejęły media publiczne i traktują je jak własną tubę e, propagandową. I to pokazują nie tylko e, opinia opozycji, ale są to raporty niezależnych na przykład uczelni, które zostały zrobione na e, zamówienie, Krajowej Rady radio, Radiofonii i Telewizji dość jednoznacznie pokazuje, że żyjemy w bardzo podobnych okolicznościach jak na Węgrzech, a mimo to dzięki naszemu zjednoczeniu, między, dzięki naszej koalicji wyniki, różnica jest dużo mniejsza. No ta opozycja miała inne kłopoty, a skoro już jesteśmy przy koalicjach, dlatego stąd takie wyniki. Wcześniej te kłopoty się pojawiały, chociażby przez słynne nagrania i protesty, ale to już zupełnie no, inna historia, tak, jeżeli chodzi o Węgry. Chciałem zapytać przy okazji, skoro jesteśmy już przy koalicji europejskiej, jaka przyszłość czeka? Skoro jesteśmy już przy koalicjach, przy m, tworzeniu... Przy przygotowywaniu się do wyborów, tworzeniu programu, jaka przyszłość czeka koalicję europejską? PSL, pani zdaniem, powinien zostać? Czy wiosna powinna dołączyć? Bo chyba nikt nie widzi tych dwóch partii razem w jednej koalicji. To są niezwykłe wybory i niezwykła jest ich stawka. Jest to trochę, będzie plebiscyt. Możemy stworzyć spójny program dotyczący jakości życia Polaków, związany z funkcjonowaniem edukacji, która w tej chwili jest pogrążona w chaosie. I to chyba widzą wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. Jeśli chodzi o podręczniki, programy, ale również nabór do szkół średnich, dwa roczniki. Jeśli chodzi o zdrowie, możemy zaproponować, tak jak proponowaliśmy przecież wspólnie i SLD, i Nowoczesna, i Platforma, i PSL, wspólny program europejski, program ochrony zdrowia. W związku z tym w podstawowych dla Polaków dziedzinach życia, jak zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, ale również na przykład likwidacja barier, czyli inaczej niż w tej chwili funkcjonuje to ze czasów PiSu, czyli likwidacja zakazu handlu w niedzielę, kwestia związana z likwidacją ustawy o aptekach. Czyli czy program można wspólny. Możemy stworzyć wspólny program, który z jednej strony będzie pokazany, że jesteśmy w stanie w Polsce osiągnąć nie tylko program związany z zasiłkami, ale europejską jakość Życie dla wszystkich ludzi, którzy pracują, którzy um, przykładają się do rozwoju kraju, którzy chcą żyć na co dzień, korzystając z dobrej jakości publicznej ochrony zdrowia, z dobrej jakości publicznych a, szkół. Jasne, tylko Pani poseł, tego programu w ogóle nie ma. Kiedy prawo To, pierwsze, Prawość, to jest nieprawda. Przekażę dlatego, że... ten program po kolei. Tak właśnie koalicja obywatelska, czy też partie, które do tej pory szły w koalicji obywatelskiej, rozmawiają Każda... o tym, kto pójdzie z koalicją, kto nie pójdzie z koalicją, a programu brak. Więc tak, jeżeli pan oglądał ostatnie to jest wspólne posiedzenie Rady Krajowej, platformie Nowoczesnej. Ja tam przedstawiłam bardzo dużo propozycji, konkretnych propozycji programowych. Myślę, że musimy bardziej jeszcze dotrzeć z nimi do Polaków. Natomiast, no my nie chcemy traktować programu jako e, budżetu państwa. To znaczy, to co robi PiS, to nie jest program naprawy poszczególnych dziedzin życia. Oni nie mają dobrego programu dla edukacji. Wręcz ich program dla edukacji zaszkodził polskiej edukacji, a nie jej pomógł. Nie mają dobrego programu dla służby zdrowia. No ale mimo reformy, program... chociażby dalej Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ogromne poparcie. No ale, mogę coś Ale skończę. Oczywiście. Natomiast to, co proponują, to są tylko formy zasiłków i transferów pieniężnych. I my mówimy jasno. Tak, macie prawo, jeżeli jest wzrost gospodarczy, skorzystać z tego wzrostu gospodarczego i dostać 500+, dostać, na przykład my proponujemy emeryturę bez podatku, czyli to, żeby każdy emeryt miesiąc w miesiąc dostawał, zostawało mu więcej pieniędzy, a nie trafiało do, do skarbu państwa, do budżetu państwa. Natomiast równocześnie macie prawo do tego, żeby nie musieć korzystać z prywatnej yy, pomocy lekarskiej, ponieważ nie możecie się dostać do specjalisty publicznej. Macie prawo skorzystać z, z publicznej, dobrej szkoły, a nie musicie korzystać z korepetycji i z prywatnej szkoły. Przeżywają niesamowity boom w tej chwili prywatne szkoły podstawowe i średnie, dlatego że ludzie, rodzice uciekają z publicznych placówek. Albo pracówkach. po prostu i stać również na te... Nie, uciekają z publicznych placówek, bo znamy prywatne motywację. Znamy stracówki. motywację. Mam kolegę, na który powiedział, że w życiu że... był mnie przed ten pomysł do głowy: bo się boi snobizmu, bo boi się tego, że. Yy, chciał, żeby jego dziecko dorastało jakby w takiej samej grupie społecznej, w jakiej będzie żyło, czyli wśród swoich rówieśników z okolicznych domów, z okolicznych... A mimo wszystko, jak rozumiem, wysłał a do, mimo wszystko wysłał prywatnej. do, do prywatnej, bo Powiedział, że boi się na koniec, pani po poseł 21 milicji. test samorządowych, no to właśnie to jest element programu, przynajmniej części partii koalicji europejskiej. Myślę, że to jest ja temat tylko do powiem, słuchaczom, powiem słuchaczom, że na przykład chodzi o stworzenie senatu izby samorządowej, żeby na przykład burmistrz prezydent był e, senatorem jednocześnie pełniąc e, swoją funkcję, ale na przykład też likwidacja urzędów wojewódzkich. To też jest jeden z, jedna z tych test przedstawionych w nas. pan, że mówię jedną z tych dwóch albo obie. Pierwsze, jak mieliśmy katastrofę, to co się stało w Rytlu kiedy była wielka wichura, która spowodowała śmierć sześciu osób, niesamowite straty, to okazało się, że wojewoda całkowicie dał ciała, że tam samorządowcy byli na miejscu, to samorządowcy pomagali społeczeństwu, a wojewoda powiedział, że nie będzie wzywał wojska, bo nie będzie wojsko sprzątać liści. No, ale ja są przypomnę. też przykłady, kiedy wojewoda skutecznie W związku z tym, działał. na przykład warto, właśnie nie znamy tych przykładów, warto, żeby na przykład kwestia zarządzania kryzysowego trafiła do e, samorządowców, do, marszałko, e, no, do e, samorządów marszałkowskich. Dlatego, że one są rozliczane co 5 lat w postaci, w tej chwili co pięć, kiedyś co 4 lata w postaci e, wyborów i dużo są bliżej człowieka. Samorządy z natury rzeczy są bliżej człowieka niż władza centralna. Czyli pani by poparła taką tezę? Czyli poparłabym tezę, nie... że y, można znacznie ograniczyć uprawnienia Urzędu Wojewody, tak żeby gro uprawnień i gro działań skierować do a to samorządów. Nie jest, a to nie jest tak, że kiedy władza rządowa czy nadzór władzy rządowej nad samorządową nam przeszkadza, to wtedy jest niedobrze. Bo ja nie przypominam sobie, żeby pojawiły się takie tezy. O ile Senat z z z złożony z samorządowców my mamy, my to już dłuższego czasu, to likwidacja urzędów wojewódzkich Mamy To gorzej. samo w programie od 2016 roku. W związku z tym nie jest prawda, że się nie pojawiało w programie. Wiele osób widzi, że e, ta władza samorządowa działa dużo lepiej, dlatego że jest bliżej człowieka, lepiej wydaje pieniądze. Każdy grosz ogląda, bo wie, że będzie z niego rozliczana. W związku z tym samorządowcy są, cieszą się dużo większym zaufaniem publicznym. Jeżeli pan patrzy na rankingi zaufania, to 65% to są samorządowcy zaufania publicznego władza centralna tylko 44%. W związku z tym skierujmy tam gdzie ludzie mają zaufanie jak najwięcej tych władzy i uprawnień. Pytał się pan o izbę wyższą senat jako izbę samorządową. To jest ciekawa propozycja. Być Podobnie może być Niemczech tylko że może, niestety, znaczy niestety czy, czy też Polska nie jest krajem federalnym, no właśnie. prawda? Więc ja bym zastanowiła się nad czym innym. Czy może wybory do senatu nie powinny być w tym samym czasie co są wybory samorządowe, przesunięte w stosunku do wyborów do sejmu i na przykład, żeby było prawo, bo którego w tej chwili nie ma, dołączeniu mandatu samorządowca i mandatu senatora. I oczywiście od woli społeczeństwa zależy, kogo wybierze. Czy dojdzie do wniosku, że chciałoby, żeby pani prezydent miasta Łodzi, pani Hanna Zanowska mogła być równocześnie senatorem i mogła być równocześnie prezydentem. Mogą, mogą dokonać wyboru, to im tylko zwiększa wybór. Ograniczenie tego prawa do zasiadania w Senacie, myślę, że zuboża Senat, dlatego że Senat byłby wtedy bogatszy, bo byłby wie, bogatszy na przykład o tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, no i od niedawna wiceprzewodnicząca klubu koalicyjnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.